Ciao tutti, Paulina Mięzik, kanał Italiolo. Witam Cię na moim kanale poświęconym włoskiemu językowi i włoskiej kulturze. Odcinek włoskiego z piosenkami numer 4 to będzie odcinek poświęcony w całości zespołowi Måneskin, który nie tylko wygrał festiwal Sanremo, czyli festiwal włoskiej piosenki, najważniejszy festiwal muzyczny w kraju, ale również wygrał najważniejszy festiwal muzyczny, konkurs muzyczny w Europie, czyli Eurowizję. Eurowizja troszeczkę mnie nie interesuje, ponieważ nie śledzę nigdy tego konkursu, ale takiego faktu, takiego wydarzenia jak zwycięstwo po 30 latach od momentu, kiedy Eurowizję wygrał Toto Cutugno, takiego wydarzenia nie sposób nie skomentować. Tym bardziej cieszy mnie jako italianistkę fakt, że włoski zespół tak bardzo się wybił, bo to zawsze daje taki pik zainteresowania językiem włoskim i Włochami w ogóle. I taki ostatni pik to był taki wielki sukces międzynarodowy zespołu Il Volo, którego osobiście nie lubię, nie ukrywam tego, ale szanuję ludzi, którzy sobie lubią takiej włoskiej piosenki tradycyjnej posłuchać. Natomiast tutaj różnica między Il Volo a Måneskin jest wielka, ogromna, nie tylko gatunkowa. Il Volo robi wielką karierę międzynarodową, ale niekoniecznie na arenie narodowej swojej. We Włoszech jest to zespół jakiś wyjątkowo, powiedziałabym, szanowany i słuchany. Nie mówię, że nie jest w ogóle, ale nie jest to zespół, którego sobie młody Włoch posłucha. Natomiast Måneskin to jest zespół, który zrobił ogromną karierę we Włoszech. I nie jest tego świadectwem tylko fakt zwycięstwa w Sanremo, ale przede wszystkim ogromna popularność tego zespołu. Zespołu młodziutkiego, bo oni mają wszyscy 20-21 lat. To jest coś niebywałego. A swoją karierę rozpoczynali, jak mieli 16-17. Najpierw grając na Via del Corso w Rzymie, czyli tej głównej drodze, ulicy pełnej sklepów, która prowadzi od Altare della Patria, od ołtarza ojczyzny, tego wielkiego białego tortu w centrum Rzymu, który na pewno wiecie, gdzie się znajduje, aż do Piazza del Popolo. I to jest taka ulica, gdzie rzeczywiście ci baskers, czyli artyści uliczni, się pokazują i oni tam zaczynali. A w 2017 roku, czyli mając naprawdę, to jest coś niebywałego, 16-17 lat, dotarli do finału X-Faktora włoskiego i tam zajęli zaszczytne drugie miejsce. A w 2021 roku, po wydaniu już w 2017 czy 2018 roku swojej pierwszej płyty debiutanckiej Il Ballo della Vita, w 2021 roku pojawili się w Sanremo i wygrali piosenką, o której mówiłam już w odcinku poświęconym Sanremo, wygrali piosenką Zitie Buoni, którą potem zaprezentowali na Eurowizji. I parę dni temu zwyciężyli, moi drodzy, i podbili serca Europejczyków. Bardzo mnie to cieszy z wielu względów. Przede wszystkim z tego względu, że Włochy to taka moja druga ojczyzna duszy, jak to mówił Sienkiewicz. I cieszę się po prostu tak, jak i Włosi się cieszą. Po drugie, jako italianistka cieszę się, bo to zawsze oznacza duże zainteresowanie językiem. A po trzecie, cieszę się jako żona muzyka i jako dziewczyna, która od tych wczesnych młodości lat organizowała wszelkie festiwale muzyczne i wiele takich zespołów młodych poznałam osobiście, wiadomo, bo to są moi przyjaciele, znajomi, i widziałam, jaka ogromna pasja jest w młodych ludzi. Więc jeżeli jakiemuś zespołowi, takiemu naprawdę szczeremu w muzyce, którą robi i poświęconemu tej pasji, udaje się zrobić tak ogromną karierę, to zawsze cieszy, bardzo cieszy. Właśnie dlatego cały odcinek będzie, moi drodzy, temu zespołowi poświęcony. Po tej ogromnej premesie, czyli po tym długaśnym wstępie, zapraszam, moi drodzy, 5 pioseneczek. Dzisiaj nie będę analizować całych tekstów, tylko dam Wam takie wskazówki, inspiracje, czego jeszcze oprócz Zitie Buoni można posłuchać. Kim jest Marlena, o której bardzo często Damiano David śpiewa. I w ogóle jaki jest przekaz taki spójny, artystyczny całego zespołu i w zasadzie wszystkich ich piosenek. Zapraszam. Tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
oczywiście Błoni to ten największy hit, który znają wszyscy Europejczycy, którzy się troszeczkę muzyką eurowizyjną interesują. I Zitie Błoni, czyli dosłownie tacy Ziti, spokojniutcy, cichutcy, Błoni, mili, grzeczni. Czyli dosłownie wszystko to, czym Måneskin i muzycy tworzący ten zespół nie chcą być. Tą piosenkę na Sanremo, zwyciężając, zadedykowali swojemu profesorowi z liceum, który zawsze mówił im, że mają być właśnie mili i grzeczni i dobrzy i spokojniutcy. No, oni tacy właśnie nie chcieli być. Do tego stopnia, to znaczy oni nie wszyscy chodzili do jednej szkoły. To jest też ciekawe, że taka przyjaźń i wspólna pasja doprowadziła ich no tak wysoko. Otóż basistka i gitarzysta chodzili razem do szkoły muzycznej, więc się znają i dołączył do nich Damiano David, który w ogóle liceum żadnego nie skończył, bo 3 razy został oblany i po prostu sobie darował i zaczął się zajmować muzyką. I to jest wszystko tak spójne w ogóle z wizją rockmana i takiego rockmana z lat 60., że bardzo to jest wszystko apetyczne. I Zitie Błoni to jest piosenka właśnie o tym, żeby być antykonformistą, że oni są antykonformistami, że oni nie będą robić tego, czego społeczeństwo od nich oczekuje. I zobaczmy sobie tekst, który przed chwilą mogliście w piosence usłyszeć. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada in salita per quest'ora mi sto allenando. Czyli przepraszam, ale bardzo w to wierzę, że mogę wykonać ten skok, tą karierę, mogę ją zrobić. Anche se la strada in salita, mimo że droga jest pod górę, per ora mi sto allenando. Per questo ora mi sto allenando, czyli do tego się przygotowuję, trenuję cały czas. Zabawa w refrenie słowem fuori, które się pojawia też w zwrotce, fuori gli attori, na scenę aktorzy. Sto sempre fuori, scusa mamma se sto sempre fuori, przepraszam mamo, że cały czas nie mam mnie w domu, sto sempre fuori, czy jestem cały czas na zewnątrz. Troppe notti stavo chiuso fuori, za dużo nocy spędziłem jakby na zewnątrz, za zamkniętymi drzwiami. Moli prenda calci sti portoni, czyli zaraz po prostu kopnę w te drzwi i je wyważę. Czyli taka agresja w tym tekście. No, agresja zrozumiała, bo jak śpiewa wokalista, sono fuori di testa, czyli jestem poza moją głową, czyli jestem wariatem, jestem szaleńcem, jestem niezrównoważony. Ma diverso da loro, mimo tego, że jestem szalony, to i właśnie dzięki temu jestem inny od reszty. Ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ty też jesteś nienormalny, ma diversa da loro, inna od nich. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Ho scritto pagine, pagine, napisałem jakby wiele, wiele stron, wiele, wiele tekstów. Ho visto sale, poi lacrime, widziałem sól i potem łzy. Czyli to wszystko, co się dzieje, ten sukces, który osiągam, to jest efekt mojej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń, tego też, że postawiłam na swoim. I ta wiara w pasję i w to, że to ma sens, wraca także, tak jak mówię, prawie we wszystkich piosenkach Måneskin, także w pięknej balladzie pop-rockowej Torna a casa. I wiele osób interpretuje tę piosenkę, posłuchajmy tutaj refreniku. Mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Wiele osób interpretuje tę piosenkę jako piosenkę miłosną do kobiety. No i jakby cała poezja na tym polega, że możemy sobie interpretować dowolnie, prawda, to co, jeżeli tylko ten tekst nam na to pozwala. Ale jak można zauważyć z tekstów Måneskin, ta Marlena wraca tak często, że wreszcie zaczęto pytać zespół, kim jest Marlena. Marlena, moi drodzy, to jest muza. I nie trzeba pytać zespołu, żeby to odkryć. Zacytuję wam tutaj fragmencik. Wokalista właśnie zwraca się do tej Marleny jako do swojej muzy. Mówi tak, śpiewa tak. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Czyli podniosła mnie z ziemi, takiego brudnego. Nie słuchała tych gnojków, moglibyśmy powiedzieć, i ich. Nie wierzyła ich złym słowom.
Con uno sguardo mi ha convinto a prendere a partire, czyli jednym spojrzeniem jakby zmusiła mnie, przekonała mnie do tego, żeby podjąć tą podróż. Podróż muzyczną, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, taką podróż, której nikt do tej pory nie zrobił. Alice, le sue meraviglie, il cappellaio matto, czyli jak Alicja w krainie czarów i z szalonym kapelusznikiem. Cammineremo per sta strada, non sarò mai stanco, będziemy razem tą drogą iść, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Zostało mi w ręce tylko kartka i pół papierosa. I to jedno zdanko już nam sugeruje, że to z kim mamy do czynienia? Z poetą? Muzykiem, artystą, który został z kartką w ręce i teraz ta Marlena musi do niego wrócić i musi go napełnić znowu tym geniuszem. Musi jako jego muza wrócić, musi ta wena do niego wrócić. I ta Marlena rzeczywiście wraca w wielu piosenkach Maneskin. Wraca w piosence na przykład L'altra dimensione. Amico mio devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare. I śpiewa Damiano tak. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Mój przyjacielu, musisz być szczęśliwy, bo przychodzi i będzie nowy świat. I nie ma rany, nie ma blizny, której nie może ta pasja, ta nasza pasja do muzyki wyleczyć. Marlena, portami a ballare. Marlena, weź mnie na tańce, czyli zawładnij mną, żeby mógł tworzyć, ja to tak rozumiem przynajmniej. I tutaj we wszystkich piosenkach wraca też ta wiara w to, że dzięki muzyce, dzięki sztuce zostanę nieśmiertelny. To jest mój cel, będę nieśmiertelny. Moim celem nie są pieniądze, moim celem jest nieśmiertelność. Io c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Śpiewa Damiano, io c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Mam 20 lat, nie się nie dziw, że wszystko, że z niczego robię z igły widły, nie? Z niczego robię dramaty. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, boję się, że zostawię tylko pieniądz na świecie. Che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri, że moje imię zniknie między tymi wszystkimi innymi imionami. E già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso, już proszę o wybaczenie tych błędów, które popełniłem, ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo. Droga jest trudniejsza, kiedy kiedy celujesz w niebo, czyli celujesz wysoko. Quindi scegli le cose che sono davvero importanti, wybierz rzeczy, które są naprawdę ważne, scegli amore, miłość albo diamenty, demony o santi. Albo świętych, wybierz to, co jest dla ciebie ważne. Adesso vi guardo dal cielo perché si è imparato a volare. Tu che lo fai per il dinero, io per diventare immortale. Credimi, credimi, se mi senti è perché lo so fare. Credimi, credimi, sono diventato immortale. Wiara w to, że muzyka pozwoli im być nieśmiertelnymi, powraca też w świetnej piosence z Trapperem. E adesso vi guardo dal cielo perché si ho imparato a volare, tu che lo fai per il dinero, io per diventare immortale. Ty to robisz dla pieniędzy, io per diventare immortale, ja dlatego by być nieśmiertelnym. Adesso vi guardo dal cielo, patrzę na was z wysoka, z nieba, bo nauczyłem się latać, dzięki muzyce oczywiście. Credimi, credimi, se mi senti e perché lo so fare. Uwierz mi, jeżeli mnie słyszysz, to dlatego, że umiem to robić, umiem w muzykę. Sono diventato immortale,
stałem się nieśmiertelny. Widzimy to, że oni wierzą trochę, tak, zbudują pomnik trwalszy niż ze spiżu. I bardzo to wszystko jest smaczne. Zwłaszcza, moi drodzy, chciałabym polecić ten zespół tym, którzy po wysłuchaniu tej piosenki Dzitie Błoń i przesłuchaniu być może piosenek z najnowszego albumu, który wydali, Teatro Dira, doszli do wniosku, że rock to nie dla nich. Moi drodzy, pierwsza płyta tego zespołu jest bardzo różnorodna gatunkowo, bo i trochę funku tam, i trochę R&B, i troszeczkę latino, jak może mogliście usłyszeć, i troszeczkę trapu. Także zespół, który się świetnie odnajduje w różnych stylistykach i dzięki tej spójności przekazu jest bardzo spójny w ogóle. I chciałabym powiedzieć, żebyście pooglądali też teledyski, żebyście pooglądali też ich, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, jakieś urywki może z wywiadów, ponieważ oni są tak smaczni, że ja po prostu się tak okropnie cieszę jako italianistka, że taki zespół poszedł w świat. W porównaniu z Il Volo, który nie pokazywał Włochów współczesnych, nie pokazywał mentalności włoskiej współczesnej. A Måneskin to jest taki duch Włochów młodych, tego co się widzi rzeczywiście na ulicach, tego stylu, looku, które Włosi mają teraz. I bardzo, bardzo Wam polecam, żebyście sobie troszeczkę zgłębili ten zespół, nawet jeżeli to nie jest do końca Wasz gatunek ulubiony. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, taki troszeczkę, no jak z lekcji języka polskiego, śmiałam się z moimi uczniami, że to troszeczkę teraz tak jak analizowaliśmy te teksty było, no więc chciałam Wam tą cząstkę moich lekcji prywatnych wideo też pokazać. Dzięki za dziś, subskrybujcie moi drodzy mój kanał, a jeżeli macie troszeczkę już więcej czasu w wakacje, to zapraszam Was do zapoznania się z ofertą lekcji premium na www.italiolo.pl. To są wideo wykłady wraz z ćwiczeniami na kilka bardzo, bardzo ciekawych tematów. Jeżeli macie wątpliwości, co by było dobre dla Was, to też zachęcam do kontaktu ze mną poprzez stronę. Dzięki za dziś, widzimy się już niebawem, znowu w nowym odcinku.